Trwa ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka, której celem jest pomoc osobom najuboższym. Zainteresowani otrzymają artykuły odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, identyfikowane przez wolontariuszy. Wolontariusze przeprowadzają ankiety z rodzinami, które następnie kwalifikują bądź nie kwalifikują do projektu. I pomagamy tym osobom głównie materialnie, nie pomagamy finansowo, tylko materialnie zbieramy różne rzeczy, robimy paczki, organizujemy paczki odpowiadające na konkretne potrzeby rodzin. W tamtym roku pomogliśmy 11 800 rodzinom, w tym roku już mamy w bazie 12,5 tysiąca. Każda rodzina, która została zakwalifikowana, dostanie pomoc, czyli otrzyma paczkę zgodną ze swoimi potrzebami. Z roku na rok przedsięwzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, bo osób pomagających przybywa. Uniwersytet Trzeciego Wieku bardzo chętnie włączył się w akcję Szlachetna Paczka, zdając sobie sprawę, jak dużo ludzi jest właśnie w potrzebie, ponieważ chcemy się podzielić tym, co mamy z własnych zasobów. Spontanicznie włączyliśmy się do tej akcji. Każdy przyniósł rzecz lub zakupił w sklepie, ponieważ koleżanki sprawdziłyśmy, ile osób z wielodzietnymi rodzinami boryka się z problemami. Nie jest nam to obojętne, ponieważ na razie nie cierpimy głodu i chcemy naszym finansowym wsparciem pomóc, żeby przynajmniej te święta dla niektórych były bardziej radosne i nie takie smutne, jeżeli dostaną paczkę. Na naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku studiuje 85 osób. Wszyscy chętnie włączyli się. Każdy spontanicznie przyniósł, zakupił jakieś produkty, bo to były w większości produkty spożywcze, wiadomo, święta Bożego Narodzenia. I wszyscy bez wyjątku włączyli się. Nawet widać po ilości paczek, które mamy tutaj zgromadzone. Akcję może wesprzeć każdy. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie szlachetnapaczka.pl. Finał akcji odbędzie się 9 grudnia w Bialskim Liceum imienia Stanisława Staszica.